Oto ona, największa koniakowska serweta. Ma ponad 5 metrów, wykonana jest z cieniutkiej, bawełnianej nici. Waży 5 kg, składa się z ponad 3000 motywów roślinnych. Powstała w 4 miesiące. Oficjalne odsłonięcie tej wyjątkowej serwety miało miejsce w niedzielę 16 stycznia w hotelu Złoty Groń w Istebnej. W tej kompozycji tutaj szczególną uwagę zwraca orzeł, czyli godło Polski, które jest jakby prawie w centralnym punkcie. No i wiele motywów z takim bardzo starą techniką płócienka i serduszka są nią wykonane i gwiazdki, ale przede wszystkim no, różnorodne motywy koniakowskiej koronki, stróbki i listki i winogrona. To się tutaj wszystko znajduje. Serweta powstała przede wszystkim po to, by polecieć na wystawę Expo 2020 Dubaj, ale również po to, by pobić rekord Polski i uzyskać tytuł tej największej. Tak też się stało. Biuro Rekordów rekord zatwierdziło i przyznało Fundacji Koronki Koniakowskie certyfikat w kategorii największa wyszydełkowana koronka. Mamy dwa rekordy. Pierwsza serweta, która została wykonana w 2013 roku, została zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa, a ta serweta została zgłoszona do Księgi Rekordów Polski, więc mamy tym samym dwa rekordy, Guinnessa i Polski. Na wystawie Expo 2020 w Dubaju Centrum Koronki Koniakowskie będzie promować województwo śląskie. Ta koronka koniakowska jest naszym ambasadorem, więc pokazujemy to, co najlepsze. Pokazujemy no oczywiście te kwestie związane technologiczne, pokazujemy kwestie naukowe, ale pokazujemy też to, co na Śląsku jest ważne. No, jest te serce Śląska, tą pracę, tą energię, tą wyjątkowość. Ja myślę, że to na tej naszej wystawie, na tym naszym czasie, kiedy województwo śląskie będzie się promowało, no zrobi tak naprawdę furorę i gigantyczną robotę. Bo proszę sobie wyobrazić, ja nie wierzę w to, że ktoś w Dubaju miał okazję oglądać takie piękne rzeczy. Ta gigantyczna koronka nie powstałaby, gdyby nie upór i determinacja koronczarek. Koronka powstaje z sercem, z cierpliwością, z takim uporem i tym wszystkim wykazywały się te koronczarki. Pani Zuzanna, która koordynowała pracę, córki, wnuczka i cała ta rzesza przyjaciółek, która przychodziła do Centrum Koronki i pomagały, razem wspólnie heklowały. Naprawdę te 4 miesiące właściwie żyłyśmy tylko tym, że czy uda nam się zrobić do 16 stycznia, ponieważ no, za tydzień lecimy na Expo do Dubaju, więc to był taki ostateczny termin, żeby ją skończyć, no i żeby to wszystko spiąć, no i udało się, no mamy to. No efekt jest, myślę, dobry, no i cieszymy się niesamowicie. O to chodziło, no właśnie, ale panie się troszeczkę napracowały, nawet nie troszeczkę. Napracowały się, ale satysfakcja jest, jest. Jak to się tak widzi teraz, to aż takie wzruszenie. No na pewno i warte podkreślenia jest jeszcze to, że rodzinnie. Oj tak, rodzinnie. I to bardzo zbliżo heklowani. W rodzinie siedzimy, heklujemy, opowiadamy, czasem nie opowiadamy, jak liczymy. No i pracujemy. Teraz serweta leci do Dubaju, ale wróci, zapewniają koronczarki. Potem mamy zamiar z nią dalej podróżować po świecie i ona właśnie po to powstała. Na pewno zaprezentujemy ją w Polsce po raz pierwszy, po dzisiejszym dniu oczywiście, na Dniach Koronki w Koniakowie w sierpniu, więc ja zapraszam już od 12 do 15 sierpnia do Koniakowa, wtedy będzie ją można oglądać. No i teraz nam trzeba budować wielką galerię. No właśnie, no bo gdzie ta koronka się zmieści? No, na chwilę obecną nie wiem, ale mam nadzieję, że gdzieś znajdziemy dla nią odpowiednie miejsce, ale też takim moim pomysłem po to, żeby ją zrobić, to był fakt, żeby z nią właśnie podróżować i żeby gdziekolwiek nie przyjedziemy, do jakiegokolwiek zakątka na świecie, żeby po prostu powalić na kolana i wielkością, no ale tą tutaj wielością wzorów i motywów, która się znajduje w tej serwecie, bo nam tutaj o to chodziło właśnie, żeby nie tylko na średnicę pobijać rekordy, ale właśnie na wielość i mnogość tych wzorów, które się znajdują w koniakowskiej koronce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.